Znajdujemy się w tej chwili w Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki Instytutu Transportu Samochodowego. Badania te mają służyć ocenie zdolności pochłaniania energii przez kaski motocyklowe. To jest to największe stanowisko, na którym następuje zrzut kasku na kowadło płaskie lub krawężnikowe, które oddaje tak jakby warunki, z którymi może się spotkać motocyklista na drodze. Badania wykonywane w laboratorium odbywają się przy prędkości około 30 km na godzinę. Tutaj kask chroni w pewnym sensie głowę motocyklisty. Tak jak mówiłem, w szczególnych warunkach może to nie nastąpić, tym bardziej jeżeli te prędkości są większe. Jak wiadomo, energia rośnie z kwadratem prędkości, także wielokrotnie więcej niż przyspieszający motocyklista. Przy prędkości 60 km na godzinę już praktycznie nie jesteśmy w stanie ocenić skutków uderzenia. Będą znacznie poważniejsze. Pokażemy w tej chwili Państwu, jaka jest funkcja ochronna kasku. Spróbujemy wykonać to na przykładzie melona, który zostanie zrzucony bez kasku oraz w kasku. Skutki uderzenia zobaczycie Państwo sami.